Dobrze, Tomek, twoja ocena tego meczu. Doskonale wiemy, jak ważny ten mecz był dla Kalisza i dla Ostrowa. Plan chyba zrealizowany, trener Kuptel powiedział, w 98%. Zgadzasz się? Tak. Wrzucili na 100%, nie? No, 98 było. Parę błędów zrobiliśmy, nie? Ale było dobrze, nie? Teraz już wiesz, jak smakują derby ostrowsko-kaliskie, bo domyślam się, że z Danielem gdzieś tam wymienialiście się opiniami. Jakie odczucia masz po tym meczu, jeżeli chodzi o tą atmosferę, o kibiców? Ten wynik pro nas jest super, nie? Ale Ostrow dla mnie nie zagrał tak, jak może. Grał tak, dużo błędów zrobił, a nie było tak od nich oddane, nie? A chodzi o tych, o kibiców, o atmosferę na trybunach, jak ty na to patrzysz? To super było, nie? Ja nie grałem w takiej hale, tylko w czeskiej, co było, to było 1500, a tutaj dwa razy super to było. Dziękuję. Ty gdzieś trenerowi Kuptelowi podpowiadałeś, jak Daniel gra w ofensywie, bo Daniel w ostatnich meczach, tak jak dobrze pamiętam, z Wybrzeżem 8 bramek, dzisiaj no sobie nie pograł i ta obrona go zatrzymała. No, chcieliśmy tego kołowego ubranić, to zamykać do niego od połówek, jakby nie grali tylko, a to zrobiliśmy dobrze.